gości dzisiejszego wieczoru. Witam znajome twarze, witam moich byłych sąsiadów, moich stale przyjaciół i wszystkich z osobna. Witam pana, pani Mąkę. Ja chciałam coś o panu powiedzieć. Chwila prywatna. Ale dzisiaj marzycie o panu Szermerze. Zaraz będzie i to poniekąd też jest. Chciałam panu za coś podziękować, bo po roku czasu, po roku realizacji filmu dokumentalnego właściwie przyjechałam. Witam Emilia, przepraszam. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Ale wracając do pana Wali Mąki. Po roku czasu przyjechałam już z gotowym materiałem, natomiast chciałam uzupełnić dokument jeszcze kilkoma zdjęciami, które oczywiście pochodzą z kroniki znajdującej się obecnie już na terenie tutaj tej Biblioteki Miejskiej. I pamiętam, że przyszłam do pana pani Mąki, prosząc o kronikę pana Tadeusza Szermera. Pan pani Mąka bardzo skrupulatnie. A pani jest kim? Również, czy mam pozwolenie zabrania tej kroniki? Także w sposób bardzo rzetelny, niejako gdzieś tam przygotował tą kronikę dla mnie, również upewniając się, że ja to jestem ja. I za to panu dziękuję, bo to jest bardzo ważne, żeby takie materiały właśnie archiwalne, żeby nie tylko znajdowały się w ogólnie dostępnych miejscach dla osób, ale również, żeby kto czuwał nad nimi ktoś, komu po prostu zależy, aby takie cenne źródła informacji nie niszczały, aby nie trafiały po prostu w przypadkowe ręce. I także dziękuję bardzo. Dobrze. To może co? Nie będę za dużo już mówić. Wystarczy. Zapraszam serdecznie na film. Wśród bielawskich łąk, strumieni i zagajników. Po drogach leśnych sobie gór. Trenują zastępy lekkoatletów bielawskich, złączonych więzłami prawdziwej przyjaźni i koleżeństwa, przepojonych ukochaniem tych ziem prasłowiańskich, które odzyskaliśmy z takim trudem. Cześć Andrzej, mam kronikę pana Szermera. Wpadnij do mnie. Tworząc ten kawałek, zdystansowałam się już troszeczkę emocjonalnie do niego. I dzisiaj naprawdę pierwszy raz od dłuższego czasu znowu go poczułam. Dziękuję. Mieliśmy my to szczęście, że był na spotkaniu w Mokisie 18 września. Było ogromnie dużo wzruszeń. Faktycznie dech zapierało. Były to momenty, no, które Kinga Kowalczyk w zasadzie stworzyła. Poruszyła wiele, wiele serc wielu Bielawian. Tyle emocji dawno nie widziałem. I myślę, że taki film naprawdę zasługuje na uwagę. Dlatego też pomyśleliśmy i wymyśliliśmy z Kingą razem, że ten film powinniśmy oglądać i w przyszłym roku przy wydaniu kolejnego rocznika, już trzeciego rocznika miejskiego Biblioteka Bielawiana, ten film będzie dołączana jako dodatek, taki ekstra bonus, ponieważ ten film powinien
funkcjonować nie tylko w naszej przestrzeni. Powinniśmy się chwalić tym człowiekiem, powinniśmy puszczać gdzieś po domach, wśród rodziny ten film. Chwalić się takim człowiekiem. Takimi ludźmi trzeba się chwalić. A Kindzy Kowalczyk jeszcze raz, proszę bardzo, brawa. A ja jeszcze skorzystam ze wspaniałej okazji zgromadzonych tutaj widzów. No nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała się Państwa o Państwa zdanie. No. Jakieś pytania. Ja przyznam szczerze, że to jest dla mnie w sumie największa nagroda, taka dyskusja o filmie po filmie, Państwa wrażenia. Brawo, dziękuję za wszystko. Boże, odważają i przekazują. Brawo, brawo. To jest duże wyzwanie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. To ja jeszcze się. Chciałam podziękować. I tutaj od wszystkich bibliotekarzy bielawskich jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy za film i dziękujemy za współpracę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze zapomnieć Brzezińskiemu, dyrektorowi miejskiej tutaj publicznej biblioteki Bielawy, podziękować myślę za zaufanie, bo to jest bardzo ważne. Od samego początku ja tak naprawdę miałam wolną rękę i nie było tak, że ponieważ jest to współpraca z Miejską Biblioteką tutaj, Kinga, możesz to, a tego nie możesz. Tak nie było. Także dziękuję Ci za to zaufanie i co w moim przypadku bycia absolutnie niezależnym twórcą jest bardzo ważne. I wierz mi, ja nie z każdym współpracuję. Naprawdę. I myślę, że dlatego, że jestem bardzo uparta i jeżeli mam jakąś wizję, chcę czegoś dokonać, to jeżeli pojawia się jakiś sposób ograniczenia tych wizji, to no to za współpracę wtedy dziękuję. Bibliotece za współpracę nie podziękowałam, to muszę rozumieć samo przez się znaczy, że miałam duże poczucie wolności. Za to dziękuję. Wracając do rozmowy, pogadanki. Pani mówiła, czy ja mam trzymać te kwoty, czy mogę, może ja je położę. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem tutaj dopiero w Bielawie od 23 lat. Dopiero. Dużo ze słyszenia, dużo o tym słyszałam, ale jestem bardzo pod wrażeniem i bardzo lubię taką historię i taka pamięć. Tylko więcej powinni nawet odwiedzać go. Po prostu poświęcić mu trochę uwagi za ten trud wniesiony tutaj, nie? Że tylu ludzi przeszło przez jego ręce, że tyle okazał serca. Ale niestety nie jesteśmy nieraz doceniani za takie dobre uczynki, a powinno się, nie? A jak mówi stare przysłowie, nie rób za dobrze, bo ci się nie odwdzięczą. I tak nieraz bywa, prawda? Ale też również jest dla Pani, za poświęcenie w tak młodym wieku, że Pani naprawdę tyle z siebie dała. I chwała Pani za to. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja tutaj dodam do tego przysłowia, może tak trochę z drugiej strony, że dobro powraca. To też jest ważne, żeby o tym pamiętać. W innym wydaniu, w innym. Dobro powraca także. Ja mam pytanie. Tak. Jak pomysł filmu zaistniał, czy Pan Tadeusz zgodził się szybko na to, żeby był bohaterem? Ja pozwolę troszeczkę wody wlać, bo to będzie całkiem długa odpowiedź. Już chwileczkę. Powiem tak, jak to w ogóle, nie do realizacji, ale ten pierwszy pomysł filmu, to zadziwia mnie do tej pory, jak czasami 5 sekund życia może zmienić to życie. Wracałam, nie, szłam w górę, mój znajomy Andrzej Brydak, który jest na filmie, zjeżdżał na rowerze z góry, nie widzieliśmy się przez 12 lat. Jak go rozpoznałam, on raczej mnie nie, no bo jakby nie patrzeć, troszeczkę wydoroślałam. I mówię, cześć, on przejeżdża, po 30 sekundach zawraca, Kinga, to ty? Tak, to ja, cześć. Wymieniliśmy tam, woleliśmy uzupełnić tą lukę 12 lat. W międzyczasie dowiedziałam się, że Andrzej był bardzo, bardzo, bardzo poważnie chory i z tego wyszedł. I zapytał się o moją pasję, którą jeszcze pamiętał ze szkoły średniej. A zapytał się, czy coś z tym zrobiłam. Ja mówię, no wiesz, no właściwie to mnie to nawet za ocean wyciągnęło. Najpierw zrobiłam szkołę multimedialną, potem szkołę filmową, reżyserią. No coś, ty wspaniale, słuchaj. I zaczyna mi opowiadać, jest tutaj taki człowiek, pan Tadeusz Szermer, mój były trener z sekcji lekkoatletycznej Bielawianki.
I nagle widzę na twarzy Andrzeja niesamowite emocje, niesamowitą prawdę. I słysząc tym bardziej, bo dopiero wtedy tam na ulicy dowiedziałam się o chorobie Andrzeja kilka lat temu, bardzo poważnej. I widząc pewnego rodzaju taką prawdę, pomyślałam, coś rzeczywiście musi być niesamowitego w tym ów panu Tadeuszu Szermerze, którego bez bicia, przyznam się szczerze, o którym nie słyszałam, nie znałam, nie miałam zupełnie pojęcia, że musi być coś niesamowitego w nim, skoro człowiek, któremu właściwie mogłoby nie zależeć na zajmowaniu się nikim innym, jak tylko sobą, z takim niesamowitym entuzjazmem o tym opowiada. I tu już pojawiało się to, ciekawe, zobaczmy, co to jest. I kilka dni później spotkaliśmy się już w szerszym gronie byłych wychowanków pana Tadeusza Szermera. Jeden z nich, Piotr Kiner, po kolejnych kilku dniach zabrał mnie do pana Tadeusza Szermera właśnie w tym, no właśnie, Bożym Gniewie, tudzież Borzym Gniewie. I jeszcze to echo gdzieś tam dźwięczało w moich uszach tych jego wielkich osiągnięć. I ono zostało zderzone z tą ciszą i powiedziałabym ogromną przyziemnością miejsca, w którym pan Tadeusz się znajduje. I tąpnęło mną niesamowicie. Jakaś emocja mnie wypełniła, ścisnęła żołądek. I powiem państwu tak, jak coś państwu ściska żołądek, to należy się temu przyjrzeć i zrobić coś, żeby już nie ściskało żołądek. W moim przypadku tymi narzędziami jest forma dokumentalna, tudzież w ogóle kadr. Inni jakoś wyrażają się poprzez rzeźbę, poprzez, nie wiem, bieganie, fotografię. A w moim przypadku ja to zrobiłam przez film. To była moja terapia, proszę państwa, naprawdę, dosłownie, bo musiałam się przyjrzeć temu Bobowi i zbadać, co to jest, co mnie tak poruszyło. I przyznam się szczerze, że to była niesamowicie piękna wędrówka. Ten ostatni rok, półtora właściwie od momentu, jak spotkałam pana Tadeusza Szermera. Czy był przychylny na początku? Jak pierwszy raz pojechałam z panem Piotrem Kinerem do niego, pan Tadeusz nawet na mnie nie spojrzał. Nie był w ogóle zainteresowany poznawaniem jakiejkolwiek młodej osoby. Przynajmniej ja to tak odebrałam. I nie wydaje mi się, że myślał sobie, że jestem pępkiem świata. Po prostu to był teren pana Tadeusza Szermera i jest, gdzie jest w twoim życiu i jakby nie miał potrzeby otwierania się na kogokolwiek. Był troszeczkę osowiały, to muszę przyznać. Zeszły rok był dla niego bardzo ciężkim rokiem. I ja akurat wtedy też zdokumentowałam, bo pan Tadeusz dzisiaj wygląda dużo, dużo lepiej. I absolutnie wyglądał, jak mogę powiedzieć, wspaniale podczas premiery. Po prostu wspaniale. W każdym razie podczas tego pierwszego spotkania pytania musiałam zadawać przez Piotra Kinera, dosłownie. Próbowałam o coś się zapytać pana Szermera, pan Szermer nie spojrzał, nie odpowiedział na pytanie. Wreszcie Piotr, zapytaj pana Szermera o to, Piotr jeszcze o to. I pan to już odpowiadał. Ale ja się tak łatwo nie poddaję, bo patrząc w te jego niebieskie oczy, wiedziałam, że ma za sobą nie tylko niesamowitą historię, ale jakieś ogromne ciepło i powiedziałam, że nie, ja tak łatwo stąd nie odejdę. I pojechałam kilka dni później sama już, bez zapowiedzi do pana Szermera i odbyliśmy jedną z najpiękniejszych rozmów w moim życiu, jaką miałam ze starszą od siebie osobą. I wtedy zrozumiałam, że... I wtedy również dał mi takie zielone światło poprzez to, że się całkowicie otworzył. I zrozumiałam, że również miała potrzebę rozmawiania. To jest zupełnie coś innego. Miała absolutną potrzebę rozmawiania, dzielenia się tym całym swoim życiem, swoimi doświadczeniami. Zaczął ze mną absolutnie współpracować. Dał mi adresy, numery telefonów, do kogo mam pójść, z kim rozmawiać, kto będzie wiedział o tym, a kto będzie wiedział o harcerstwie, kto będzie wiedział o sporcie. I tak też się wydarzyło. Ja oczywiście od początku planowałam, że to pan Tadeusz Szermer będzie opowiadał w samym dokumencie, w postawie kamery, będę mu zadawała kolejne pytania, pan Tadeusz będzie odpowiadał, tudzież będzie w ogóle opowiadał o swoim życiu. Zaplanowałam serię zdjęć z panem Tadeuszem, z panem Bogusiem Sobotą, który pomógł mi właściwie w 90% zdjęć. Pojechaliśmy do pana Tadeusza pierwszy raz, przy czym niestety pan Tadeusz dostał chrypki. Był bardzo osłabiony. Nagraliśmy tylko tak prowizorycznie kilka minut, może 15 minut naszej rozmowy. Ja jeszcze przed wyjściem pamiętam,
tak obejrzałam się i zobaczyłam pana Tadeusza, to przypomniało mi się to, co wtedy zobaczyłam podczas pierwszej mojej wizyty, tak siedzącego samotnie w pokoiku, więc przy wyjściu już po nagraniu, że mówię, a jeszcze wezmę, nagram pana Tadeusza tak siedzącego, zarejestruję to i się bardzo cieszę, że to zrobiłam, bo jak dwa dni później przyjechaliśmy z kamerą, pan Tadeusz już tylko leżał przez kolejne 6 miesięcy. A mówię, nie będę go leżącego pokazywała. Także zostałam nagle z 15 minutami materiału, właściwie nie do wykorzystania dla widza, ponieważ na dłuższą metę słuchanie szeptu nie jest rzeczą łatwą dla widza. Po prostu irytuje, jak dźwięk nie jest dobrze zrobiony. Ale cieszę się, bo okazało się, że mniej to znaczy więcej i musiałam bardzo wyważać, kiedy pokazuję ujęcia pana Tadeusza i kiedy i co wybieram spośród tych 15 minut, żeby zostały w dokumencie. Myślę, że to zadziałało. Przynajmniej ja tak myślę. Dziękujemy. Jeszcze proszę się pytać. Jeżeli jeszcze jakieś pytania... Ja tylko powiem, że ten film nie powstał w dość krótkim czasie, tylko w dłuższym. Ja chyba byłem tym pierwszym, który na bieżąco widziałem materiał składany po kolei. Tak. To trwało, no... rok? No, 10 miesięcy. Tak. 10 miesięcy. Mhm. Ja wyjechałam, to był październik. I no teraz... Właściwie sierpień był już gotowy całkowicie. Mhm. Więc no troszkę czasu to zajęło, ale teoretycznie mogłabym to zmontować, po prostu zmontować w ciągu, nie wiem, 2 tygodni powiedzmy, ale tu nie chodziło o to. Ja chciałam wyciągnąć te takie emocjonalne aspekty. Chciałam, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale starałam się, aby ten dokument zbudować używając takiej techniki kontrastu. Tego nie trzeba nazywać, o to jest technika kontrastu, Państwo mają po prostu to poczuć. Ja wiem, jakich ewentualnie narzędzi użyć i to wymagało wielu przemyśleń i w sumie zrobiłam ile? 12 godzin materiału, około chyba 5000 zdjęć, więc wybranie tego, ułożenie takiego obrazu z 1000 albo i nawet 1,5 miliona zdjęć nie było łatwe. Także, ale najważniejsze jest, żeby pamiętać, co jest na końcu i po co się to robi. Ja od początku wiedziałam, nawet jak czasami dochodziłam w montażu, bo bywały trudne momenty, bywały trudne nawet nie dni, bo ja wstałam lewą nogą, tylko dochodziłam do trudnej tematyki, do trudnego momentu w dokumencie, z którym emocjonalnie nie do końca sobie gdzieś tam radziłam, albo psychologii, której do końca nie rozumiałam, więc musiałam się jakby zatrzymać, przetrawić to przez jakiś miesiąc, półtora i potem wrócić do tego troszeczkę bardziej zdystansowana. Ja się tylko powiem, że w ciągu tych 10 miesięcy z kolei, jak do biblioteki przychodziła paczka ekstra ze Stanów Zjednoczonych, to wiedziałam, że tam będzie urywek filmu. Oczywiście ten film w ciszy i skupieniu, bo tylko ja mogłem to oglądać, tak się umawialiśmy, wkładałem do komputera i oglądałem i odsłuchiwałem. No wrażenia były, cały czas zderzałem się z nowymi wrażeniami i czekałem na ten moment, kiedy Kinga powie, że to już koniec. To już koniec. Musiałem być tak uparty i czekać, bo czekałem, no ale doczekaliśmy się wszyscy. Także jest, ja mam taką nadzieję, pewnie tak, no. Chciałabym, żeby ten dokument żył swoim własnym życiem i uważam, że najlepszym świadectwem będzie Państwa zdanie o tym dokumencie, ewentualnie polecenie. Ja dodam przy okazji, że 2 października w naszym Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki, czyli w naszym bielawskim kinie, będzie się już ostatni pokaz połączony z pogadanką, to będzie na dużym ekranie, czyli dokładnie to, co się wydarzyło podczas wieczoru prapremierowego, wydarzy się 2 października, to jest niedziela o godzinie 15:30. Nie, pana Schermera raczej nie będzie, nie myślę, żeby dojechał nawet nie. Myślę, że zaproszę go oczywiście, ale nie liczę na to. To jest po prostu pokaz filmu, kolejna taka możliwość porozmawiania. No ze mną. Także jeżeli tak? Pan Marian Zając. Krzysztof Zając, jak to przyjaciele nazywają. Chciałem właśnie się pochwalić, że
Miałem okazję być co najmniej na dwóch, trzech treningach z panem Proteuszem, bo też uprawiałem lekko atletykę. Od 69 do 74 roku. I to była sekcja w Dzierżoniowie, którą prowadził pan Czesław Kita. Czesław Kita, która tu jest, niestety jego już napisy nie ma. Zostaną jeszcze poprawione, proszę państwa, to jest sporo błędów, ale... Tak, i co muszę powiedzieć, takie same obserwacje jak ostatnio były, że znałem pana Szermera, no i no, co chciałem powiedzieć, że jak patrzę na te zdjęcia z tym kopnym śniegu i widzę jego, to ja czuję tą atmosferę tego biegania. No wyobraźcie sobie państwo, że biegało się w trampkach i w tym kopnym śniegu to była folia, dwie skarpety i w środku folia, prawda? I na przykład... A pomiędzy koszulę a ciało wkładało się gazeta. No to już nie pamiętam. Tego już nie pamiętam. No dresy były w ogóle to takie bawełniane, no tam jakieś to były koszmarne. No czapki też tam widać. Ale wiem, że kiedyś zbiegliśmy, wyobraźcie sobie państwo, że tak trzeba było z Bielawy, z Górnej Bielawy, bo tam autobus nie dochodził, biegało się koło szkoły tutaj, taki tam, co się zaczyna na Nową Rudę i stamtąd się biegło, czy szło, nie pamiętam, na Zygmuntówkę, stamtąd na Wielką Sowę i w dzieciach, pamiętam, w wieku gdzieś tam 14 lat zacząłem biegać, to zbiegało się, pół godziny się biegło do Zygmuntówki, pół godziny w takim kopnym śniegu, no to ludzie się wywracali po prostu, nie? Także pamiętam, też z panem Szermerem byliśmy, zrobiliśmy 30 km w Karpaczu, w takim, no w mrozie oczywiście, w takim, tak, wszyscy byli tam zamrożeni i tak dalej, na cacy, nie? Także, a i co chciałem powiedzieć, że wszyscy, znałem pana Szermera, no bardzo pogodny, bardzo przyjacielski, no zawsze wydawał mi się, no, że był starszym człowiekiem, ale no, okazuje się, że różnica wieku jest nie taka duża, bo tylko 25 lat. Ja jestem stary z kolei. I że nie znaliśmy go właśnie. No i właśnie dzięki temu filmowi poznaliśmy no, jego historię. Nie znaliśmy tej przeszłości, tego, że był w AK, no i że naprawdę nie docenialiśmy tego, jak on wiele robił. Jak on wiele robił. No, chciałem powiedzieć to, że no, miałem tą przyjemność uprawiać lekkoatletykę, że były te linie i w ogóle, no i czy poskakać sobie, czy rzucić nawet oszczepem, czy kulą tam w wolnych chwilach, nie poza swoimi treningami, bo uprawiałem długi średnie. I że dzisiaj młodzież tego nie ma, że po prostu no dlaczego nie mamy stadionów właśnie lekkoatletycznych? To się mówi królowa sportu, nie? To znaczy się nasuwa pytanie i tam gdzieś ostatnio w Bielawie otworzyli jedną szkołę, gdzie jest bieżnia, także ale wiele refleksji, no poruszyłaś, właśnie chciałem powiedzieć, że poruszyłaś tak wiele rzeczy, no wszyscy to podkreślają, tak wiele rzeczy, no przy okazji tego Szermera, no to jest takie spektrum, patriotyzm, no czy zaangażowanie społeczne, no jakaś pasja, no skupienie ludzi, no jakby życie dla innych, dla jakiejś idei, dla innych rzeczy, że no i stworzenie, no dzisiejsze warunka, wyobraźmy sobie, że jak mało mamy drużyn, które na przykład w drugiej lidze, nie? No załóżmy, no niech drużyna piłkarska będzie w drugiej lidze, tak, takie same, no to piękne, no właśnie, piękne, no ale to jest jedna drużyna, prawda? A resztę to jest, no ciężko, jak to bardzo ciężko, no. Także bardzo wiele, wiele się nasuwa rzeczy, no i chociażby, no chciałem powiedzieć, że była sekcja w Dzierżoniowie, no, patriota. No tak. A zresztą pan Kita wylądował w Bielawie, no i był pochowany w Bielawie też. No naprawdę? Bielaw, tak, i wylądował w Bielawie, nie wiem, pamiętam, że ja nie dotarłem na pogrzeb, idę sobie przez rynek, patrzę, się za niego tutaj odbyło, a to jest... On w ogóle był w Bielawie, potem był w Dzierżoniowie, ja byłem w to też nie wiedziałem, no przy okazji, to co mi się wydarzyło. Wracając tutaj do Zbyszku, co powiedziałeś, wydaje mi się, że pan Tadeusz Szermer pięknie właśnie poprzez swoje życie dowiódł, że właśnie lekkoatletykę można uprawiać w bardzo spartańskich warunkach, że niepotrzebne nam są stadiony, świetne bieżnie i najnowszy sprzęt.
Ale momencik, największe sukcesy odnosili w momencie, kiedy... W momencie, kiedy po prostu powierzali się tej pasji. Wiesz, o co mi chodzi? Przygotowuję do każdego stopnia. Zgadza się. Po prostu duch. Słuchajcie, ja przyjechałam w 1951 roku tutaj do Bielany. Miałam wtedy 13 lat, a mieszkałam w Łodzi. Więc w Łodzi było dużo więcej tam zajęć, do Linki się chodziło, na baseny. A tutaj to było tak jakby pustynia, nie? I to jedynym naszym przyjemnością było chodzić na tą naszą łysajeń i na nartach. Ani żeśmy nie mieli porządnego obuwia, to po prostu żeśmy zjechali i tak. Buty ten spód pojechał na dół razem z nartami, a człowiek stał na górze. To teraz nieraz tak sobie mówię, jak, że kiedy chce się, to jest moje marzenie, żeby pójść i zobaczyć na tą łysinę, jak ona teraz wygląda po tylu latach. Bo chociaż mieszkam tyle lat w Bielawie, ale chyba ze 20 lat nie byłam na tej łysajce. A to byłam, nie było telewizji, były tylko kukuruźniki takie, telewizyjne, te rady. Tak, głośniki, nie. To całkiem były inne czasy i ludzie się garnęli do sportu. Bo to było jakieś zajęcie, nikt nie miał, nie było telewizji. Teraz jest Towarzystwo Komputerowców, nie? Wierzę, właśnie widać te prace wszystkie, które są wykonane ręcznie. I jest na całym świecie. Ile to wymagało pracy. A ja bym zadał jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z Państwa znalazł się na tych zdjęciach gdzieś tam? O właśnie. Ja znalazłam swoją koleżankę Wiesię Dziubińską. Tam wśród tych lekkoatletek maszerujących 1 maja. A czy ktoś jeszcze kogoś? A ja swojego sąsiada, pana Andrzeja Zjawinę. No ja pana Uczyńskiego. Pana ojca. Ale nie w sporcie, też tylko jako tutaj uczestniczył. Ja sobie chyba mam moją siostrę. Pani Kingo Włodek. Pan Uczyński był wujek. Jest też. Ale tutaj nie. Pierwszy sekretarz. Mówi mi, że jest. Mam, może się rozpoczął, może jest gdzieś. No. Może wśród tych głów. Tak. Proszę Państwa, bo dlaczego się pytam, czy ktoś rozpoznał kogoś? Ponieważ wracam dalej do pracy takiej benedyktyńskiej pana Krzysztofa, pani Mąki na dziale Archiwum Regionalne. On tam jest cały czas otwarty na to, żeby przyjść do niego, spojrzeć na te kroniki, zresztą nie tylko na te kroniki, ale też, tak jak mówiłem, zdjęcia Bielawian wszystkich od 1945 roku, żeby pomóc mu wyszukiwać nazwiska. On spisuje te nazwiska, kto gdzie, na którym zdjęciu jest, a zdjęcia, materiały zdjęciowe no, są przepasne, to są w tysiącach. I są już segregowane, już są posegregowane przez pana Krzysztofa. I tak jak ja czasami zaglądam, to widzę, jaki ogrom pracy jest tam włożony. I wracając do tych zakładów. Te zdjęcia są poukładane tak, że są zdjęcia zakładowe. Bielba, Bieltax, działami, tkalnia, przędzalnia. Są zdjęcia całych grup, całych ekip na tkalni, całe zmiany. Przepraszam, gdzie można będzie obejrzeć? To u tego pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, proszę się pokazać. Pan Krzysztof, proszę tak. I tutaj w bibliotece, w czytelni jest dział Archiwum Regionalne. Tak. Tak. Przyjść, można obejrzeć, skserować, zeskanować. Tak, wrzucam. Także to wszystko jest otwarte. Tak jak powstawał ten materiał o sporcie, to w zasadzie, gdybym ja nie był przygotowany przez pana Krzysztofa, uzbrojony w tą wiedzę, którą pan Krzysztof mi przekazywał o sporcie, ten materiał bym troszeczkę inaczej oglądał. Dzięki temu, że troszeczkę rozmawialiśmy na temat sportu, z Kingą Gu również, ja byłem przygotowany na ten materiał. Nie wiem, jakie są uczucia państwa, czy ten film właśnie, jak odbierają państwo? Właśnie, bardzo ciepło odbieramy, bardzo wzruszona jest. Czy bardziej jako materiał emocjonalny, czy jako dokument? Emocjonalny dokument też. Może tak. Dobrze. Dokument może zbierać jedno i drugie. A to już 93. A przecież znałam go, popracowałam na zbiorteksie. Ja myślę, że mówiąc jeszcze o panu Szermerze, mówiąc jako lekkoatlecie, jako trenerze, jako wychowawcy, trzeba zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagę. Ten mężczyzna przede wszystkim był także świetnym dokumentalistą. My, właściwie moje pokolenie, myślę, że tak samo i pani Kingi, i pana Rafała, wiedzą o tym z jego pracy, którą on wykonał, z jego
selekcji, z jego dokumentacji tych wszystkich wydarzeń. On zrobił tak potężną pracę, której nie da się właściwie przecenić dzisiaj. To, co ci panowie oglądali, tą księgę w tle właśnie filmu, jest to zaledwie jedna z jego prac, jedna z jego księg, które dokumentują całą historię bielawskiego sportu. Państwo dzisiaj oczywiście o tym wiedzą, bo to pamiętają, ale my już takiej wiedzy nie będziemy mieli znikąd indziej zdobytej, tylko z wiedzy poprzez przeczytanie właśnie tych zapisków, tej księgi. A myślę, że pan Schermer zrobił to po prostu fantastycznie i w sposób jak najbardziej genialny. I z premedytacją, wiedząc. I z premedytacją. Ja przez wiele lat już przeglądam archiwa, różne archiwa. I zawsze sądziłem, że to Niemcy czy Prusacy są najlepszymi dokumentalistami. Dzisiaj wiem, że byłem w bardzo dużym błędzie, bo według mnie najlepszym dokumentalistą dzisiaj jest Tadeusz Schermer. No ale to nie zaczynamy, żeby nie spoznania. Przepraszam, pochodzenie czeskie. Tego nie ma w filmie. Ale z Wielkopolski. Wielkopolski, natomiast też okazuje się, że gdzieś tam te korzenie Schermeru, w ogóle nazwiska jest gdzieś pochodzenia właśnie czeskiego. Z czego pan Tadeusz jest, jak mówi, bardzo dumny, że nie niemiecki. I jeszcze jedna taka myśl mi właśnie przyszła do głowy, patrząc na Bibliotekę Białawianę, patrząc na film dzisiaj wyświetlany, że właśnie takich ludzi nam tak naprawdę potrzeba. Potrzeba nam tworzenia takiego dokumentu. Dzisiaj nikt nie potrzebuje nowej książki o Napoleonie, nowego filmu o Józefie Piłsudskim, no bo tak naprawdę wszystko o tych ludziach już wiemy. No. Książek o Napoleonie jest co najmniej setki. Wiemy o nim wszystko, a nie wiemy, co tak naprawdę działo się na naszym kawałku, naszego podwórka 30-40 lat temu. Nie zasięgając już nawet w dalsze lata. Także wydaje mi się, że właśnie trzeba szukać takich ludzi, takich dokumentów i takich wydarzeń, które będą świadczyły o naszej osobowości, o naszym jakby rodowodzie, bo my się wywodzimy z Bielawy bądź z Dzierżoniowa. Ale to te środowisko miało na nasze wychowanie największy wpływ, a nie Napoleon czy pan Piłsudski. Oczywiście z całym szacunkiem dla tych osób, no bo jeden zrobił trochę bałaganu w Europie i gdyby nie Kongres Reichenbaski, no to też nie mielibyśmy Dzierżoniowa na kartach historii Polski. Nie jest podpisania kongresu z marketingiem. Oczywiście. Ja jeszcze mam takie... Ja tylko chciałam przywitać panią Krysię Wiśniewską, która doszła, wzięła udział w dokumencie. I bardzo pani dziękuję, że zarejestrowała pani niewątpliwie piękny film. Zachwycamy się panem Schermerem wszyscy, oddajemy mu hołd. Ja tak samo interesuję się historią od wielu lat i też jestem zachwycona postawą pana Schermera. Ale my dzisiaj powinniśmy jeszcze się zachwycić panią Kingą, bo ona właśnie, tak jak pan Schermer kiedyś, jako wybitny sportowiec i działacz, historyk, znaczy sportowiec, i harcerz, i tak dalej, działał kiedyś, ale pani dzisiaj jestem zachwycona, jestem pod wrażeniem pani warsztatu technicznego, reżyserskiego, nie wiem jak jeszcze to tam nazwać, bo z tego co wiem, to pani studiowała, tak, za granicą. Tak. I tutaj też chylę głowę, bo tutaj mamy nowy talent, nasz bielawski talent. Pan Schermer oczywiście jak najbardziej, ale tu chylę głowę właśnie przed panią. O pani bardzo mało dziś żeśmy mówili, to jest pani dzieło. Jest piękny bohater, ale pani dzieło. Jestem pod wrażeniem, że w Bielawie jest taka osoba. Nie znam do tej pory tutaj takiego reżysera, tak trzeba powiedzieć, prawda? Pani jest reżyserem tego filmu. Bardzo pani dziękuję za ten film. Bo pan Schermer jest jak najbardziej, ale gdyby nie pani, nie byłoby tego dzieła. Dziękuję bardzo. Cóż ja mogę powiedzieć? Myślę, że jeśli chodzi o kwestie historyczne, dla mnie ten dokument
to nie tylko historia. Dla mnie najważniejszy był ten aspekt taki psychologiczny, zrozumienie pewnego toku myślenia osoby, do której tak naprawdę wcześniej nie znałam. I to mnie bardzo gdzieś tam, no, sporo ze mnie gdzieś tam wyssało. Teraz ta energia niego gdzieś tam sobie powraca, regeneruje się, ale mam takie poczucie, że chyba sobie zrobię małą przerwę od większych takich psychologicznych kawałków, czy dokumentalnych, czy fabularnych. Natomiast chciałabym spróbować, chodzi mi po głowie taka pewna, pewien styl warsztatowy. On dawno temu jeszcze, dawno dla mnie dawno temu, w latach 60. był wykorzystywany w polskim dokumencie. Do niego się tak za bardzo nie powraca, a chciałabym zbadać, jak to będzie w XXI wieku funkcjonowało, tworząc taką serię krótkich impresji dokumentalnych. Ale to bardziej takie działania autorskie, moje bardziej gdzieś tam w takim moim własnym warsztacie twórczym, a w tak zwanym międzyczasie, no myślę, że będą plany filmowe i pomaganie moim znajomym, którzy tworzą filmy. To jest taka naturalna gdzieś tam rutyna. Jak walczyłam długo o to i solidnie, żeby pozostać jednak przy moim fachu, przy mojej pasji. To nie jest takie łatwe. W większości moich znajomych, którzy też kończyli reżyserię ze mną, właściwie nie wykonuje tego zawodu. Robią zupełnie inne rzeczy, wiadomo, no, pieniądze trzeba gdzieś tam zarabiać. Ja jeszcze powiedzmy, no tak trochę uporczywie, ale jednak udało mi się jednak pozostać przy tej mojej pasji i chciałabym z tego nie rezygnować tylko ze względów finansowych. Chciałabym doprowadzić do tego, chciałabym móc tworzyć dalsze dzieła, zarówno dokumentalne, uważam dokument za najwyższą formę. Naprawdę, jeśli chodzi o zrozumienie człowieka, podejście, zdobycie informacji na temat funkcjonowania, na temat psychologii człowieka. Dlatego dokument jest zawsze na tym pierwszym miejscu, zawsze był. Ja go na chwilę tylko odłożyłam na okres studiów, bo studia dotyczyły reżyserii, no tylko niestety takiej no, narracyjnej, czyli fabularnej, gdzie tak mówili, to ciągle się mylę. Ale dokument, czy poprzez dokument, czy poprzez taką fabułę, a mam też kilka jakichś tam pomysłów, rozpisuję jakiś mały teraz scenariusz na 20, około 25 minut. Taki to jest ostatni etap przed dłuższym metrażem, ale fabułę, nie dokument. Ten dokument, proszę Państwa, też należy do krótkiego metrażu. O tą jedną minutę jeszcze zostałam, bo nie chciałam debiutować jeszcze jako długi metraż. Chcę się jeszcze trochę przygotować, nie mam się do czego spieszyć. Po prostu plany. No. Chciałabym móc czuć dalej. Móc, jeżeli coś poczuję, iść za tym, a nie ignorować tego. To jest, uważam, bardzo ważne. Coś poczułam jak w momencie, kiedy spotkałam pana Tadeusza Szermera. Nie zignorowałam tego, poszłam za tym dalej i dlatego się spotykamy tutaj dzisiaj. Dziękuję bardzo.